Siemano, z tej strony Mateusz Onikowalski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Premier League 2024. Tym razem będą to małe puszki, tak zwane pocket tiny, które zawitały dzisiaj w piątek 25 do salonów Empik. Puszki są w czterech kolorach, w wersjach kolorystycznych. W każdej puszce znajdują się 4 saszetki plus 2 karty limitowane. W saszetce mamy 6 kart, więc łącznie daje nam to 26 kart w puszce. Jest szansa na trafienie karty Excellence, specjalnej limitowanej karty. Może nam się uda, zobaczymy. Zabieramy się za otwieranie. I co? Miłego oglądania i trzymajcie kciuki, że uda się coś trafić. Dzisiaj sobie na pewno otworzymy dwie puchy. Będą to pomarańczowa i niebieska. Zieloną i żółtą zostawimy sobie na kolejny odcinek. No to co? Mamy dwie puchy. Zaczynajmy. Otworzymy sobie delikatnie pudełeczko. Dobrze. Pudełko już mamy. Niebieska wyciągnięta. Teraz pomarańczową. Pomarańczowa również już rozpieczętowana. Fajnie, ciężkie puszeczki metalowe. To co? Pomarańczową na boczek i lecimy od niebieskiej puchy. W puszce znajdują się, tak jak wspomniałem, 4 saszetki i 2 karty limitowane, w których może wystąpić właśnie karta Excellence. Dobra, puszka na bok, karty limitowane też na bok. Zrobimy sobie w ogóle pojedynek dwóch puszek, niebieskiej i pomarańczowej. To może inaczej, otworzymy od razu kolejną. Puszka pomarańczowa również otworzona. Tu są karty limitowane z niebieskiej puchy. Tutaj mamy karty. O, zobaczcie, zobaczcie, bo tak, w pomarańczowej puszce 4 saszetki. Karty limitowane, tylko że tutaj mamy kartę limitowaną i prawdopodobnie jakaś karta specjalna. Możliwe, że jest to ta karta Excellence. Bo tutaj mamy takie. W niebieskiej były takie dwie. W pomarańczowej mamy już inne tutaj, że tak powiem, opakowanie. No to zobaczymy sobie. Będzie ciekawy odcinek. Trzymajcie kciuki. Tutaj są saszetki z tych puszek. No to co, lecimy. Najpierw pierwsza saszetka z puszki niebieskiej. Mamy Oliviera z Skipa, John Duran z Aston Villa, Antony z Manchesteru United, Campbell z Luton Town, Lineup z Tottenhamu i mamy kartę Ice. Jest to Son z Tottenhamu i kodzik, który idzie na bok. Saszetka pierwsza z puszki pomarańczowej. Max Lowe, Freuler z Forestu, Royal, Emerson Royal z Tottenhamu. Mamy Coutinho z Aston Villa. Goalkeeper jako top keeper Bernd Leon z Fulhamu. Mamy Herb Evertonu. No i dwa kodziki tym razem. Saszetka druga z puszki niebieskiej. Mamy tutaj piłkarza Crystal Palace, Jairo Raidwold.
obrońcę Akanji z Manchesteru City, kolejnego obrońcę Georgia Baldoka z Sheffield i Jacka Grealisha z Manchesteru City. Kolejną kartą jest Game Changer Leonardo Trossard z Arsenalu oraz Playmaker Bruno Fernandes Manchesteru United. Mamy trzy karty specjalne do jednej, jeśli chodzi o puszki. No ale tutaj jeszcze jest jedna saszetka w plecy. Jest to druga saszetka teraz z puszki pomarańczowej. No to lecimy. Mitrowicz z Fulhamu. Joe Woral z Forestu. Koulibaly z Chelsea. Woodruff z Luton Town. Kodzik na bok. I mamy tutaj Playmakera Bernardo Silva z Manchesteru City i kartę Precision Scott Twine z Luton Town. Dobrze. Czyli wyrównało nam się po dwóch saszetkach z każdej puszki. Mamy po trzy karty specjalne. Matthew Cash, Aston Villa, Trossin, Orel Mangala z Forestu i zostaje karta specjalna jako Sheffield United, Herb i Powerhouse Felipe, obrońca z Forestu. Przedostatnia saszetka numer 3 z puszki pomarańczowej. Kerrer z West Hamu. Lockyer. McNeil z Evertonu. Pomocnik Luke Freeman z Luton. Mamy Powerhouse'a Berga z Sheffield oraz Leon Bailey, pomocnik z Aston Villa jako karta Ultra Sonic. Dochodzą nam dwie karty tutaj specjalne. Pomarańczowa puszka wychodzi nam na prowadzenie. No to lecimy z ostatnią kartą, saszetką z puszki niebieskiej i potem przejdziemy do kart limitowanych. Kodzik na bok. Line-up. Jordan Anthony, Ekdal, Garnacho z United. Karta Ice, Zinchenko z Arsenalu. Druga karta Ice już w tej puszce. Oraz Precision, Scott Twine. Czyli mamy 6 kart specjalnych do 5 z puszki pomarańczowej, no i ostatnia saszetka z puchy pomarańczowej. Rozlew, Romero, Gray, Pereira, Emiliano Buendia z Aston Villa wyrównuje nam tutaj wynik 6-6 i ostatnią kartą jest karta Fire Richarlison z Tottenhamu i pomarańczowa puszka nam wychodzi w kartach specjalnych na prowadzenie. No i zobaczmy, jakie mamy tutaj karty limitowane. Z puszki niebieskiej jest to karta Huang Che-chan z Wolverhampton. Z puszki pomarańczowej w puszce pomarańczowej mamy dwie karty już w środku. Proszę zobaczcie w saszetce. Jest to karta
Reece'a Jamesa z Chelsea, super. Jestem tutaj, yes, że tak powiem, kibicuję cały czas Chelsea i mamy kartę z autografem. Jest to oczywiście autograf printed, nie autentyczny. Jako Reece James i kolejną kartą limitowaną jest Alex Iwobi, również z podpisem z Evertonu. No, słuchajcie, jest to paczka, wydaje mi się, puszka, no, bardzo, bardzo dobra. Super, naprawdę świetne dropy. Tutaj już czuję, że to będzie chyba jedna karta, bo jest leciutka ta saszetka, tak? Mamy jedną kartę, mamy Virgila van Dijk'a z Liverpoolu jako kartę limited. Widzicie, tu są dwie limitki, tutaj natomiast mamy dwie limitki z podpisem. No i to, co tygryski lubią najbardziej, jest tutaj coś specjalnego. Zobaczymy, co to będzie za karta. Zobaczymy tyłem. Jest jedna karta. Jest ona cięższa, bo już czuję tutaj w ręce. Jest to zawodnik Brentford, napastnik. Karta Excellence, Brian Mbeumo z Brentford. Jest to karta Excellence, jest to karta specjalna, tak jak wam tutaj wcześniej pokazywałem. Możemy taką kartę właśnie trafić. I na cztery puszki, dwie otworzyliśmy, udało się trafić kartę Excellence. W dodatku z pomarańczowej puszki wpadły jeszcze karty limitowane z podpisem. W dodatku mamy Jamesa. No super. Piękny, piękny opening, super puszki. No pomarańczowa pucha tutaj zdecydowanie wygrała. Zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek, żeby wam przychodziły powiadomienia. Za co wam bardzo dziękuję, za subskrypcję i za lajki. I co, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.